No i co? O, Paulinka czegoś szuka, zobaczcie. Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu na naszym kanale. Jutro 14 lutego, czyli walentynki, ale wiecie, my z Mateuszem do walentynek mamy taki stosunek pośredni, bo każdy dzień jest dobry na świętowanie miłości, na szacunek w stosunku do siebie, na miłe gesty, małe gesty, a naprawdę tworzą naszą całą rzeczywistość tak naprawdę. Co to jest? Co to jest? Pajączek. A tu jest tata. Tata z poziomu zero, operator. Dobra, jestem. Dobra, wiecie co? No, ale do czego zmierzam? Jest 14 lutego i Hania ma jutro... czy luty, bo się zastanawiam? Nie, bo byś miał 14 lutego chyba się mówi. No bo tak by był, że jest 14 lutych, rozumiesz? 14 luty. A 14 w kolei luty. No, wiesz o co, chyba tak, ale no, gdzie tam do... Ja się nie wypowiadam, bo nie wiem. W każdym razie Hania ma swój pierwszy bal przebierańców, bo w żłobku nie mieli, nie? Nie. No, więc teraz w przedszkolu swój pierwszy bal przebierańców. Hania już żyła nim od po prostu od tygodnia, jak się dowiedziała, że jest bal przebierańców. Potem były dyskusje, za co się chce przebrać. Bo wiecie, my mieliśmy ten strój, właściwie on jest nieużywany, bo jak na te Halloween się przebieraliśmy, to Hania miała królewnę Śnieżkę i była jakieś 3 godziny może w tej sukience, jak się bawiliśmy. No ale Hania teraz chciała zostać, moi drodzy, Elzą. Jeszcze Sówka wchodziła w grę, ale zadecydowała, że jednak te kobiece instynkty wygrały i woli zostać Elzą, więc przyszedł nam strój Elzy, jest sukienka. A ja chciałem powiedzieć, no, że Ania faktycznie ma ten strój kopciuszka, no ale ona go z czasami sobie... Śnieżki. Ale ona czasami go sobie w środku dnia zakłada. No, no, tak. Ania się lubi przebierać. Coś dropie. Wiesz o co chodzi? Coś tam mówiła, że tu ją spędzi, tam ją spędzi. Wiecie jak te stroje? One są z takich materiałów, są 100% poliester i to już nie bywa. No, a tu mamy Elzę. Zobaczcie, jest nawet warkocz. Haneczka, no nie jest taką blondyną, ale jest. Ona jest taką ciemną blondynką. No, zobaczcie. Szatynka może? Nie. O, tu do włosów jest, do rozczesywania. Środek. Dobra, w każdym razie my musimy się zmierzyć do tego stroju, bo nie wiadomo, czy wiecie, nie trzeba czegoś tam złapać, bo Haneczka jest szczuplutka, albo trochę skrócić, nie wiadomo, co to będzie. No i tu są jeszcze takie, tak jak powiedziałam, dodatkowe gadżety, jest korona, no bo jak to Elza bez korony, różdżka. O, rękawiczki nawet są fajne. I ten warkocz. Myślę, że Hani po prostu poczesze warkocz, a ten jakoś dupniemy, nie Mati? No. A na czym on jest w ogóle? Aha, miło rzuci i robi rozruba. No już, już. Proszę. Proszę, dawaj. Ooo, gołej brzmugla, to czuję. Dobra, ubieramy się. Wow. No i co, trochę może mama ci ją skróci, co? Nie. No ja wiem, że to byś chciała, ale milimetry, dobra, centymetr może, nie tato? Mhm. Jak myślisz? I jest taki tren, pokaż się z tyłu, jaki jest tren. Tu wisi, patrz, taki, o. I tu są jeszcze takie kuleczki. Już go nadepłaś, Haneczko. Ozdobione. No, o. Takie piękne, teraz. Podoba ci się ten strój? O, czekaj. To i jest tu to, jeszcze. No. To na razie tak. Wow. No idź się tam pokaż nam. Proszę, jaka księżniczka. A ty lustereczko. A lusterka. Trochę jej to pod ten, nie? Podwinę. Haneczka jest tak wysoka. Chodź tu na środek, mysza. Chodź tu, no. Zaprezentuj się nam. Wow, ale czas. Wow. Super. Podoba ci się? Tak. Patrz, noga na nogę. O, to myślę, że jutro będą super foty, Hania. No. A. Co a? A tata będzie... Elzą. Tam pewnie wiesz, co będzie, nie? Co druga dziewczyna będzie w przedszkolu, nie? Na, nie wiem, na 10 dziewczynek, 8 E. Na 4 dziewczynki są Elzy. 4 będą Elzy? Tak. Ło, i ty też? Tak. A to dzisiaj pani Klaudia się pytała? Tak, bo też są Elzy. Ale ładnie. Kominek się pali, lampa nowa świeci, a na oknie wiszą zasłony. Wiecie co?
wiszą, nareszcie są i bardzo się z tego powodu cieszę, bo niesamowicie zmieniły te wnętrze, tak? Jakoś się... nie wiem, przytulnie, jak to, ciepło. No, tak domowo zrobiło, przytulnie, ciepło. W ogóle wyszły moim zdaniem lepiej niż sobie wyobrażałam. Nie wiem, co Mateusz myśli, ale jak dla mnie jest super. Kolor w ogóle tak się zgrał z naszymi kanapami. No ogólnie zrobiły robotę te zasłony. O, może powiem tak. Ta firana już, gdy powiesiłam samą firanę, to już się to wnętrze zmieniło, ale jak doszły te zasłony, no to petarda tak zwana. W każdym razie ja teraz chciałam zademonstrować, bo wiecie, my mamy ten kanisz elektryczny. Mateuszek bardzo go chciał mieć, no i go ma, ale to jest kolejna rzecz, do której mnie przekonał i bardzo dobrze, że mnie przekonał. Tak jak było z tymi światłami, pamiętacie? Mówiłam, że a co on wymyśla? A teraz to jest najfajniejsza rzecz, to światła, kiedy mogę sobie je ustawić jak chcę, a teraz ten karnisz, to też jest super. Teraz oczywiście karnisz możemy sterować z aplikacji i najczęściej, kurde, od 2 dni wiszą zasłony, a ja go tam najczęściej. W każdym razie... Jaka radość! No, jest. W każdym razie, kiedy je odsłaniam, to właśnie korzystam z tej aplikacji, bo wtedy mogę sobie dokładnie ustawić, do którego miejsca one, wiecie, mają mi pojechać, żeby się nie odsunęły tak bo całkowicie. Bo się otwierają no, do maksa. Maksa, no. A ja chcę, wiecie, Polka żeby... chce do okna. No, bo żeby tak było fajnie te murki. No, skoro już je mamy, to żeby fajnie robiły, no, wiecie, pewnie. Ten. Ale jeśli chcę zasłonić, to albo można je sobie ustawić w aplikacji, Mati tak ustawił, że więc o 7 same się też rozsuwają, ale i zasłaniają o 19, nie? 18. Ale możemy też to zrobić swoją własną rączką. Delikatnie, czy tam niedelikatnie ciągniemy i już zaczyna jechać. No proszę. Jako Ameryka. Nie? No to żeby teraz ten, żeby było, żeby co? Stało się ten pełni tej, no to i otworzymy, nie? Widzicie? Aplikacja i na przykład na 20%, bo to już mam wymierzone. Czekajcie, bo nie umiem tak przez ekran. O, na 23% dałem otwarcie. No i jest. Jest pięknie. A teraz zasłonimy, bo jest już noc, żeby nikt nie obserwował. Oczywiście można to też zrobić z aplikacji jednym guziczkiem. O, tu. Super. Zamykamy, nie? Dajcie znać, jak Wam się podobają, ale moim zdaniem wyszły super. Jeszcze tu od razu taka informacja, bo tam już kilka osób pytało, oczywiście na Bliźniaku na Paryżu, zaobserwujcie nasz profil, bo tam często teraz te takie nowości domowe pojawiają się szybciej niż na YouTubie. No bo YouTube wiadomo, środa, sobota, a jak coś się pojawi tam, to już od razu to dodaję. W każdym razie chciałam powiedzieć, że mamy to zrobione na mikroflexach, tak się to nazywa, jakby ktoś... Te marszczenia, wiecie o co chodzi. To jest już tak na stałe wszyte, że tylko sobie robię pyk. Nie wiem, czy to będzie widać. No, o, coś takiego. Widzicie? Jakieś takie żabki, ja się nie znam. No, w każdym razie, to, wiecie, wiszą te kółeczka z karnisza i po prostu tylko takim zaczepem to robię i wszystko. Teraz są otwarte na maksa. No, to widzicie? Dlatego na maksa nie chcemy, bo już ta firana, nie? No, a teraz jeszcze raz je zamknę, no, żeby Wam pokazać ten efekt. O, tak w pełnej okazałości. I... One się mega fajnie zasłaniają. W ogóle to nie jest głośny ten silnik. Nie, kurtyna się zamyka. I one się tak fajnie zachodzą jeszcze na siebie. No i... Tu jest silnik. Tu jest też wszystko na patencie, bo silnik jest schowany. Tutaj, o, widzicie, tu jest silnik, tam jest zasłona zaczepiona, no i tak się prezentują mega fajnie, o może stąd będzie jakoś też widać, jak to jest zaczepione, czy nie? Nie ma opcji. Nie ma opcji. Ale... Tworzy się taka ściana, co? Powiem jeszcze o... No. A, lampie. Naszej lampce. No ja już powiedziałam, że jest nowa lampka. Znaczy nowa, ona już w kartonie trochę przeleżała. No przeleżała w kartonie, ale to... Dlatego może kilka miesięcy. Lepiej zgasimy światło i na przykład sobie pierdykniemy róż i poszczeli z kominkiem, więc to jest całkiem fajnie. Albo na przykład niebieski. Przytulnie. Albo żółty. Albo o.
I romantiko. Tak, albo biały, nie? Ona jest fajna, bo jest złota. To też wam pokażę. Czekajcie, bo nie wiem, który LED zapało teraz jest LED. Ona jest fajna, bo jest złota. Tylko ją wyłączę. Widzicie, bardzo ładna złota. No jest taką ozdobą. Tak. No nie tylko lampą, ale też chciałem wam powiedzieć, że w ogóle tu w salonie mamy taki patent, że możemy też z oświetlenia sobie puścić kominek. Czekajcie, taki jest jakby tryb kominka. Jeszcze pod ten kominek. Czekajcie, bo... Aha, to jest ta. O, tą wyłączę. Tą też, te LEDy też wyłączę. O Jezu, nie tak, sorry. Te LEDy też wyłączę. No i mamy aktualnie tryb kominka. W kamerze tego nie widać, ale to światło po prostu pulsuje. Tak, pulsuje. Fajnie to wygląda, bo klimacik teraz taki się zrobił, że... Jest jeszcze tryb świecy. Też widać, że tak płomień to świeca, pewnie. Świece widać trochę bardziej. Po prostu pulsują pod ogień. Spoko tryb. No także widzicie już, salon się dopełnia, kominek, zasłony, lampeczka i paulineczka. I paulineczka. A co proponujecie jeszcze? Czy coś tu jest jeszcze potrzebne? O, to jest do was pytanie, piszcie w komentarzach, co byście tu jeszcze dali, bo myślę, że ten róg jest jeszcze nie do zagospodarowania, Mateuszek. Na razie jest jeszcze odkurzacz, krzesełko od Miosza i fotelik ze zmywarki. Boże, front ze zmywarki. Front ze zmywarki. No. Ale jakaś witryna może by była fajna. Witryna, myślałem. Co myślałem? Myślałem tu nad naszymi zdjęciami, no, ale w kamerze ten kratkuje ten obraz. Muszę włączyć światło, bo nie będziecie tego, nie będziecie fajnie widzieć. O, tu myślałem nad zegarem, takim okrągłym, przyklejanym dużym, a tu nad zdjęciami albo odwrotnie. Tu zegar, a tu zdjęcia. Polika się teraz o tym dowiedziała. No właśnie. Zaburzyło to zmysł ten architektoniczny. Estetki Paulinki. Już wiem, że tego nie będzie. Nie no, przyklejany zegar nie ma tu, nie tu. Wieś tańczy? Nie, nie, kiedyś mi się bardzo to podobało nawet, ale teraz chodzi też o to, że czy się podoba, czy nie, ale też chodzi o to, żeby to wpasowało się w to wnętrze, a wydaje mi się, że to jest do takich nowoczesnych, mocno wnętrz, takie te przyklejane zegary ma tu na ścianę. Nie, nie będzie tego. Ale powiem ci, mega fajnie to wygląda w tym ujęciu. Zobacz, jeszcze tu sztukateria na ten kominek. No, ta lampa w ogóle. No, super. Lampa mi się mega podoba nad kominkiem, no i sam kominek. Ja mam, że ciepło mi od niego. No, daje ciepło. Bo myśmy, nie, jeszcze przed zapaleniem, nie, to, ale bardzo oddaje ciepło, bo już kilka razy teraz był palony i... To mega też spoko jest. No. Także chillujemy, miłego wieczorku. Dajcie znać, czy wam się podoba, bo nam mega. Palika mi w ogóle powiedziała, że wiele z was pyta, skąd w ogóle taki karnisz. No to szukałem, dużo czytałem i zamówiłem na AliExpress. Wysyłka z Czech, więc był po 3 dniach u mnie. Dużo się zastanawiałem i wybrałem taki za w sumie 800 zł od według mnie już sprawdzonego producenta, bo dużo naprawdę czytałem o tych karniszach. I 800 to jest naprawdę mega dobra cena w porównaniu z tym, co w Polsce oferują sklepy. Sam go złożyłem, sam go powiesiłem z pomocą teścia, bo w sumie musiałem tam go korygować, jeszcze poprawkę nanieść. Pamięka pomagała, to sobie nie pykło. Ja o tym opowiem w ogóle, bo to jest też godne uwagi. Powiesiłem karnisz z Paulinką. Paulinka mi pomogła, nie? Wieszamy, Paulinka, tu jest okej. Zaznaczyłem, przywierciłem. Wiecie, ostatni wkręt, schodzę z drabiny, nie? Paulinka tak siedzi jak tutaj. Tak jak tutaj siedzi. I ja nagle słyszę, no Mateusz, bo ja bym tu chciała jeszcze, jak to się nazywa, firanę, nie? A ten karnisz był po prostu jeszcze bardziej przy oknie, że ta firana by się tu nie zmieściła. Ja tak... Żartujesz sobie, nie? I słuchajcie, i musiałem go ściągać, już mi ktoś pomógł i musiałem go po prostu odsunąć trochę od okna, żeby zmieścił się tam drugi karnisz na firanę. Także no, sam go zamontowałem, powiesiłem też, także to nie jest nic skomplikowanego i nawet na Ali można dostać takie karnisze taniej, ale nie jestem pewny, jeżeli chodzi o producentów, także ten mogę spoko polecić. No widać, bo... że
Jest porządnie. Nawet fajnie, fajnie pracuje. No i jeszcze korzystając z okazji, to tu wam pokażę, bo teraz zauważyłem, że jak to działa, że tu są, widzicie, takie dwa metale. Tu są początki tych zasłon. Jedna i druga, one na siebie zachodzą, przez co one się domykają w pełni. No i tu są te żabki, o których Paulinka mówiła. Tutaj możecie zerknąć, jak to wygląda. Ja się na tym nie znam, ale tak to wygląda. No, silniczek. Nic nie trzeba programować. Zastanawiałem się, gdzie go dać, ale wybór padł na tą ścianę. Po prostu tu jest fajnie schowany. Jeszcze jest podłączony takim zielonym gniazdkiem. Już zamówiłem sobie taki przedłużacz, bo nie chcę mi się ciąć tych kabli. Taki metrowy przedłużacz, żeby go po prostu bezpośrednio tu podpiąć takim pojedynczym białym kablem. Ale tak czy tak nic nie widać. No, także AliExpress. I nie wiem, czy powiedziałem, że wysyłka była z Czech. Tak, powiedzieli. I że był po trzech dniach. Trzy dni, no. Nawet już nie pamiętam. I w zestawie jest jeszcze. Właśnie, bo to nie trzeba na telefonie. Pilot. Tylko nie mam baterii. Jak wsadzę baterię i go zaprogramuję, to będzie też pilot. A na razie jest tylko tak. No i ten karnisz konkretny, to zamawiało się w przedziale 3,2 do 4,2 metra. Po prostu można go było sobie dostosować. Czyli max mogłem go rozłożyć na 4,2 metra, a minimum na 3,2. Ale tu jest 3,5 metra, bo on jest w takich segmentach skręcanych. Tu jest 3,5 metra idealnie. I w sumie fajnie się to zgrało, no bo widzicie, tu to się kończy na lustrze. A tu też, na ścianie. I tu nawet widać, że te segmenty są poskręcane, widzicie? No, mama dzisiaj wzięła Miłoszka na czas, kiedy Haneczka jest w przedszkolu. Haneczka poszła szczęśliwa, zadowolona. Właściwie to nie Haneczka, to Elza poszła dzisiaj na bal przebierańców z pełnym powerem. Po prostu była taka szczęśliwa i zadowolona. A to najważniejsze, to nic, że wiecie, w przedszkolu co druga dziewczynka była Elzą. Ale najważniejsze, że Hania sama była szczęśliwa. A nie, że na siłę miałaby być kimś innym, tylko po to, żeby nie być dziesiątą Elzą w przedszkolu, nie? Więc najważniejsze jest to, że była zadowolona i szczęśliwa. No i wracając do tego, że moja mama wzięła mi na ten czas, kiedy Hania jest w przedszkolu, Miłoszka, no to jakieś 4-5 godzin, no to dzisiaj wybieram się na shopping, ale nie na shopping ubraniowy, a powinnam go zrobić, powiem wam szczerze, ale może się jeszcze wstrzymam, bo jednak wiosna może mnie tak bardziej na to nastroi, że tak powiem, na jakiś shopping taki ubraniowy. No, podłączony jest telefon i Mateusz pisze. Zaraz zobaczymy, co on tam pisze. A, mogę zamówić dwa i zobaczymy, które lepszy. Mateuszek szuka koszy. No bo w tej szufladzie, jak wiecie, tej dużej, która się otwiera nam, u nas w kuchni, potrzebujemy mieć jakieś po prostu plastikowe kosze, takie sortery, wiecie, zmieszane szkło, papier, plastik i tak dalej. No i Mati właśnie je szuka. W każdym razie ja z kolei wybieram się też na shopping, ale stacjonarny i poszukuję narzuty na łóżko. Jeśli bym nie kupiła, to bardzo będę wdzięczna, jak napiszecie, gdzie można fajne narzuty na łóżko dostać, no bo już mnie to wkurza, że one tak, wiecie, no niby pościele. Przez to, że my mamy, wiecie, prawdziwą pościel, no nie, ale chodzi mi o to, że mamy, wiecie, kołdry i poduszki z pierza, to one nie układają się tak jak takie sztuczne syntetyki, no i nie podoba mi się to za bardzo i chciałabym to po prostu przykryć jakąś ładną, ozdobną narzutą, więc właśnie wybieram się, żeby takiej poszukać. Trzymajcie kciuki, może się uda. A jak nie, to chętnie przyjmę rady, gdzie mogę taką znaleźć. Kicia już jedzie z Rafaello. Ale powiedz mi, Hanuś, jak było dzisiaj na tym balu przebierańców? No kwiatuszek, tulipany złociste. Dobra, Kicia, jak było na tym balu przebierańców? Fajnie. Podobało ci się? Tak. No i co? I było więcej Els, czy ile było? Jeden, dwa, trzy. Pięć. Aż, wow, to trochę was było. Agata, Hania, Isa i Susia. No to super. A właśnie, mama pokaże coś. Zobaczcie, kupiłam jednak. Narzuty nie kupiłam, muszę jeszcze to przemyśleć. Naprawdę, jak wiecie, gdzie są fajne, to dajcie znać. Możesz, proszę. To są szklaneczki takie ładne, takie filiżaneczki bardziej do kawy. Czekaj, rozpakujemy. O, proszę. Podobają ci się? Tak.
Ładne są, mamie też się podobały. 24,99. No, niestety. No też możesz się napić z tego. No i druga szklaneczka. Filiżaneczka, zwał jak zwał. Też 24,99. Z kolei ta jest taka. Już nie wiem w sumie, która jest. Która ci się bardziej, Hanusza, podoba? Ta jest taka mocno żłobiona, taki kryształ. A ci się podoba? No nie wiem, tata jeszcze nie widział. A ci się to podoba? A mi się obydwie podobają i właśnie nie wiem, która jest ładniejsza. Co mówisz? Mi obydwie się podobają. Obydwie ci się podobają? Kochani, zobaczcie, jak dzisiaj pięknie słonko u nas świeci. To widać na mojej twarzy, jak tu wpada nam do pomieszczeń. W każdym razie dzisiaj jest tłusty czwartek. A jak tłusty czwartek, to pączki. I powiem wam szczerze, że nie miałam w planach ich piec. Maty już rano kupił tam w takiej dobrej piekarni. Właściwie to cukierni. Są przepyszne pączki, ale do czego zmierzam? Do tego, że dodałam relację na Instagramie, czy kupujecie pączki, czy pieczecie. I nagle dostałam multum zdjęć własnoręcznie upieczonych przez was pączków i mówię: Paulina, przecież ty masz Thermomixa, weź no spróbuj coś ukulać. No i właśnie biorę się za robotę, ale nie pączki, zdecydowałam się na oponki z nutą pomarańczy. Zobaczymy, czy wyjdą, zobaczymy, mam nadzieję, że się uda i wyjdą. No i jesteśmy. Jesteśmy. Idziemy. Chodź, Hanusia. Chodź, myszka. No tu, dobra, tu. Aha, tam. Dobra. Czekaj. Na chodnik, nie? Bilety są? Kolorowe bilety. Tak. Mm. Kolorowe bilety. Się wtopa była ostatnio, bo w sobotę było zamknięte, no ale w poniedziałek podjechałem, kupiłem bilety i dzisiaj jesteśmy. Ilość aut zwiastuje, że będzie tu kupa ludzi. Jestem naprawdę w szoku, że będzie tu tyle ludzi. Bo ostatnio jak tu byliśmy, to było zdecydowanie mniej. Chodź, uważaj, bo... Było ostatnio zamknięte, ale tata kupił bilety. No. No było zamknięte, ale tata ogarnął, mamy bilety. Idziemy. Idziemy. Nie, a nie, no, nie puści. Mama i tata. Hania, mama i tata, tak? Tak. No i to jest radocha, bo w aucie już było, tak wiecie, chwilowo, chwilowe zmęczenie odejmą, a my się ocknęło. Cześć, jesteśmy, ludzi jest multum, także lodowa kraina robi robotę. Życzcie nam miłego spektaklu. My jak sardynki w puszce. My jak sardynki, ale ważne, że Hania ogląda. My już po spektaklu, w sumie było bardzo fajnie. Nie wiem, czy Haneczka wam pokazywała, jaki bilet zrobiła w ogóle wstępu. Pokaż, jaki bilet wstępu zrobiłaś. Bo sama dzisiaj zrobiłaś. Sama zrobiła Haneczka bilet wstępu, żebyśmy mogli wejść na przedstawienie. Co fajnie było? Tak. Mi się podobało też nawet się podobało. Powiem wam, że taka luźne 45-50 minut takiego spektaklu, bo wystarczające, bardzo fajne, trochę integracji z dzieciakami. No generalnie raz na jakiś czas bardzo polecam takie występy. Przepraszam, bo zgniotłem no, bilet. Tato. Przepraszam, proszę, my już idziemy do domku. Pa, pa. Wiecie co? Ze mnie to instagramerki i youtuberki chyba nigdy nie będzie, bo nie mam tego w nawyku, że jak coś się dzieje, coś zrobię, to od razu wyciągać telefon czy kamerę. Naprawdę nie mam tego w nawyku. No i wczoraj mówiłam, że robię te oponki. Pokazałam wam je, zanim je usmażyłam. Jak je usmażyłam, to sorry, zapomniałam je nagrać. Poszłam po Hanie do przedszkola, później poszliśmy na to przedstawienie i totalnie mi to wypadło z głowy, żeby je nagrać, ale wyszły. Były bardzo dobre, więc jak ktoś ma Thermomixa, to możecie sobie spróbować. Dzisiaj natomiast robię, już właściwie jest w lodówce, to w kolejnym vlogu pewnie zobaczycie, Raffaello ciasto też z Thermomixa, no bo my jutro mamy gości. Zaczynamy, wiecie, cykl parapetówy. Po kolei wszystkich będziemy zapraszać. No i jutro przychodzą do nas moi teściowie, czyli rodzice Mateusza, siostra Mateusza Marzena z mężem Markiem i córką Michasią. Na pewno, myślę, że ich znacie. W każdym razie, oczywiście z przestrzeni też internetowej. W każdym razie przygotowuję tam kilka rzeczy. Już Raffaello zrobiłam, mam w planie zrobić... Boże, Miłek, mama się traci, to już starość, nie radość, młodość, nie wieczność. Co mam zrobić? Aha, mam w planie zrobić szaszłyki, sałatkę, takie jakby pizzerinki, powiedzmy takie ślimaczki z pieczarkami i z serem z Thermomixa też.
Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ale to już pewnie zobaczycie wszystko w kolejnym vlogu, na którego Was bardzo serdecznie zapraszam. Tego vloga będę kończyć, już dzisiaj piątek. Muszę się wziąć za montaż, bo nawet jeszcze tego nie zrobiłam, więc mam niezły doczas. Miłek puścił telewizor. Puściłeś telewizor na pilocie? Ty to jesteś cwaniak. Ty to jesteś cwaniak. Stoi tu, zobaczcie. I cwaniakuje. Nie cwaniakuj, proszę Cię. W każdym razie ja jeszcze tak krótko, już nie będę się rozwodzić, bo nie, może nie, że znowu mogłabym się rozwodzić, ale chciałabym Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie komentarze, które pojawiły się pod ostatnim vlogiem, że powinnam blokować tych ludzi, że mam się nie martwić, tyle słów wsparcia, takiej życzliwości, troski, naprawdę, kochani, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Pojawiły się też komentarze, że przyjęłam fajną postawę, że jednak powiedziałam o tym i obroniłam mojego męża i właśnie tu chciałam bardziej rozwinąć temat, ale to może w kolejnych vlogach, bo to jest dobry temat i też chciałabym na ten temat, ojeju, ile razy temat, podyskutować, co Wy o tym też myślicie, właśnie o małżeństwie. Ale naprawdę, jakbym teraz zrobiła wywód, to nie wiem, ile vlog miałby minut i może nikt by do tego momentu nie dotarł, a myślę, że to jest warte uwagi i na pewno w którymś z kolejnych vlogów poruszę jeszcze ten temat właśnie małżeństwa, jak ja to widzę. A tymczasem my kończymy tego vloga, teraz idziemy po Hanusie, Miłoszek może jakąś drzemeczkę sobie zaliczy i co? I potem będziemy naginać dalej. Już sobie chcę przygotować te wszystkie rzeczy na szaszłyki, potem trzeba jeszcze troszkę posprzątać, chociaż ze sprzątaniem to ja powiem Wam, teraz jestem na bieżąco, bardzo na bieżąco, bo jakoś tak sobie już to wszystko poukładałam, że mimo tego, że Miłosz jest bardzo wymagający ostatnio, muszę cały czas na niego patrzeć, to jakoś dajemy radę razem to robić, więc jeśli chodzi o sprzątanie, to już raczej takie, wiecie, takie poprawki, takie małe poprawki. No to co, widzimy się w kolejnym vlogu, moi drodzy, jeśli nas lubicie albo vlog Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być z nami na bieżąco i tak mówię, widzimy się w kolejnym vlogu, bo my tempa nie zwalniamy, pa pa. No co, bierzesz kamerę? Chcesz coś nagrać? No to nagraj siebie, a nie mamy. A następny operator kamery, który chce nagrywać mamy, a nie siebie. No.